oczywiście może jak się mówi park, to każdy sobie myśli o wystrzyżonych trawniczkach, żywopłotach, ale nie, nie. To jest taki ten park dziki w stylu angielskim. Chronione, to jest obszar Natura 2000, graniczący z rezerwatem, którego nie można było w wielkim stopniu naruszać. No, ograniczyliśmy się do tego, co można i do tego, żeby było bezpiecznie. Się prawie rok temu równo, aczkolwiek prace w takim miejscu są uwarunkowane pogodą, przyrodą i też różnymi tam, że tak powiem, sprawami z podwykonawcami. Znaczy w sumie, powiem szczerze, roboty szły szybciej niż to było zaplanowane, aczkolwiek teraz dopiero się kończą. Teraz zamontowaliśmy tablice kierunkowe, tablice różne informacyjne o historii, o przyrodzie tego miejsca. O, i oświetlenie, już zaraz będzie się świecić. Budki lęgowe, hotele dla owadów. Nasadzone zostały też różne rośliny miododajne, kamienie, po których mają skakać siły płazy. Oczko wodne zostało oczyszczone. Park został sfinansowany ze środków z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Dzięki tu przychylności samorządu województwa, dzięki temu, że napisaliśmy ten projekt, na który ochoczo zgodził się też wójt. Ile kosztował? Około 1 200 000. Z czego 85% jest dofinansowane z Unii Europejskiej.